zdarzyć. To jest marsz szczęśliwych, uśmiechniętych, dobrych ludzi. Dzisiaj musimy jasno powiedzieć, Polska się obudziła i wygramy te wybory. 15 będzie nas więcej. 15 października rozstrzygniemy, że Polska znowu stanie się częścią europejskiej prawdziwej wspólnoty wartości. 15 października pokażemy, że Polska potrafi i będzie silna. Tak wielkie myślę. Niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolności, od nas nie umie. Wolność, kocham i rozumiem wolności, od nas nie umie. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać się umie! Kocham was bardzo! Jesteście super, super piękną reprezentacją kraju w środku Europy. Ręka do góry i machamy i pis! I ręka druga! I to jest najpiękniejszy obrazek. Brawa dla artystów! Brawa dla miasta Warszawy, który was wszystkich przyjął. Przepraszamy tym, którym może zakłóciliśmy spokój. Gdzieś to nie mógł gdzieś wjechać. A tak się buduje kolory, tak się buduje piękną naszą Polskę całą, naprawdę cudowną. I na koniec jedna uwaga. Pamiętajcie, tak jak napisał w moim elementarzu Falkowskiego, Fredrop, najpiękniejszy wiersz świata. On powinien być w naszych paszportach. Paweł i Gaweł. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, bo piszniesz i potem będzie ci kapało na nos, albo ktoś będzie strzelał z wiatrówki. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, nie wchodźmy w cudze życie. Dbajmy o siebie, dbajmy o sąsiadów, ale twórzmy coś wszyscy razem. Jest po prostu, powiedziałbym słowo, ale nie powiem, bo później będą wszyscy to cytowali. Jest pięknie, jest pięknie. O jak dobrze was widzieć, o jak dobrze was słyszeć. Siemano, dobrzy ludzie! Wygramy, wygramy, wygramy! Spójrzcie wokół siebie. Ja widzę to z tych kilku metrów ponad waszymi głowami. Widzę bardzo, bardzo dokładnie. Tu jest naród. Tu jest Polska. 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 Wiecie, że
że ja pamiętam i część was pamięta, że kiedy Polacy, Polki uwierzyli, że chodzi o te wielkie sprawy, to potrafili budować tę solidarność, tę polityczną jedność. I wtedy przeciwnik nie miał szans. No słuchaj, co? No co oni mogą nam dzisiaj zrobić? No zastanów, no zobacz, ponad milion ludzi, no. No co, może by pomyśleli, że policję wyślą? Widziałem uśmiechniętych policjantów, o tak trzymać, tak, pokazywali. Sami zostaliście, panie Kaczyński, ze swoją nienawiścią, pogardą i partyjnymi towarzyszami. Sami jak palec uciekliście z Warszawy dzisiaj, nie dziwię się. Ja też na waszym miejscu nie chciałbym zobaczyć tego, jak wygląda prawdziwa Polska. Jak wyglądają dumne Polki, jak wyglądają dumni Polacy. Jak wygląda Polska z uśmiechem, Polska silna.